Przewodnik po rezydencji przeogromnie bogatego, sławnego i przystojnego, że aż wstyd mnie, Teda Tuckera. Chodźcie za mną i zobaczcie, jak bardzo chcielibyście mieć to, co ja. Jest tylko jedna rzecz piękniejsza od moich sportowych aut. To moja twarz. Ty, przystojny. Draniu. Zastanawiacie się teraz pewnie, ej Ted, co tu robią te króliki? Cóż, po programie urządzam królicze barbecue. Nie ma nic lepszego niż pieczone króliki prościutko z grilla. O nie! Moja bryka! Odbędziemy sobie z Tedem przejażdżkę w krainę króliczego obłędu. Cóż, zła wiadomość jest taka, że właśnie straciłem samochód. Kolejny w tym tygodniu. Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy na moim pięknym, trawiastym boisku. Uwielbiam pracować tu nad swoim ego, praktykując różne, mało wymagające dyscypliny, jak rzucanie bumerangiem. Na mój sygnał leniwy strzeli w powietrze rzutkę, a ja trafię w nią bez najmniejszego problemu, bo taki ze mnie zdolniacha. Dobra, rzucaj! Moje spodnie! Ha! Trochę mi się schudło. Dobra, rzut! Co z tym paskiem? Muszę to troszkę ściaśnić, to... Dzięki tej taśmie spodnie zostaną tam, gdzie ich miejsce. Gotów! Rzucaj! Spróbujmy czegoś trochę spokojniejszego. Na przykład spaceru przez zielony labirynt. Fani często mnie pytają, Ted, co to? Ogrodnik mu. Mam z nim niezły ból głowy. Najlepszym wyjściem będzie stać bez ruchu. Moje spodnie! Cześć i czołem! Potrzebowałem 2 godzin, by wyjść z labiryntu. Na szczęście nic nie regeneruje tak, jak krótki pobyt w saunie. Wystarczy tylko zamknąć oczy i zaciągnąć się zapachem własnego potu. Kto tam? Wydawało mi się, że... Jej! Chyba robi się tu troszeczkę zbyt ciepło. Ale to dobrze! To bardzo zdrowe. Może jednak wpuszczę tu odrobinę świeżego powietrza. Nie! Drewno spęczniało od wilgoci! Muszę się stąd wydostać szybko! Gorące! Czy podłodze jest trochę chłodnej? Ted! Będę za tobą tęsknił! Czas pokazać wam wnętrze rezydencji. Jesteśmy w moim salonie, w którym znajduje się rzecz najbliższa mojemu sercu. Jeśli pomyśleliście, że to wyraz chorego samouwielbienia, to macie całkowitą rację. Jedno spojrzenie na ten portret jest w stanie rozbudzić apetyt na więcej. Co sprowadza nas do jadalni i mojej bogatej w składniki odżywcze kolacji. Mamy tu kruche ciasteczka kokosowe, delikatną w smaku tilapię i rozpływające się w ustach larwy. Białko, a do tego nie licząc królika moje ulubione danie. Pieczeń z młodego strusia. Co to jest? Co powiesz na to? Nie ma to jak dziczyzna, co? Po kolacji się śpiący. Nieprawda, Ted?